500 zł, to była nagroda 500 zł. To była bardzo ważna nagroda, to było na dużo pieniędzy i w 97 roku ja sobie za to kupiłem naprawdę w wypasionym sklepie w Cottonfieldzie, jednym z pierwszych, który wtedy był. Po prostu wypasioną kurtkę za 450 zł. Każdy by się chciał zaprezentować z jak najlepszej strony, a jak doskonale wiemy, w takim repertuarze jakikolwiek by nie był, to zawsze ktoś gra gdzieś tam główną rolę, ktoś gra drugoplanową, no a czyjś dyplom nie jedzie. Bo też są też takie sytuacje. Się spotykam z czymś takim, że młodzi ludzie siedzą i czekają, jak to do nich przyjdzie samo, nie? Nie przyjdzie samo. Nie, nie. Wygrają ci, którzy pójdą po to, nie? Nie, no trzeba zapierdalać, no przepraszam, no bardzo, bardzo intensywnie akurat w tym zawodzie, no. Trzeba dużo bardzo pracować. Tutaj profesor ocenia, prawda, bo przychodzę, sprawdzam, ale w życiu już tak nie będzie, no. Ja miałem marzenie, żeby spotkać się kiedyś i pracować, zagrać razem ze Zbigniewem Zapasiewiczem, moim profesorem. To było moje marzenie i się spełniło. Ja miałem to szczęście, że zagrałem z nim w jego ostatnim spektaklu. Dosłownie na chwilę przed jego śmiercią. W tym 97 roku to była abstrakcja. Abstrakcja. To było nierealne. Ale proszę, żeby mieli marzenia. Najbardziej szalone i nierzeczywiste. Nawet te związane z Oscarem albo Globem. Bo czasami marzenia się spełniają.